Najwyższy wynik w okręgu nr 3 łączącym województwo podlaskie z warymińsko-mazurskim należy do Jacka Protasa i daje mu miejsce w europejskim odpowiedniku Polskiego Sejmu. Polityk Koalicji Obywatelskiej uzyskał niemal 126 tysięcy głosów. Uzyskując miejsce w Brukseli, pożegna Polski Sejm i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Samorządowcy będą być może nad tym ubolewać, bo Protas rozumiał ich bolączki doskonale, mając ze sobą wieloletnie doświadczenie w samorządzie. Frekwencja w zasadzie wyrzuciła z listy nowych eurodopudowanych Tomasza Frankowskiego, który uzyskał w okręgu drugi wynik, uzyskując nieco ponad 88 tysięcy głosów poparcia, ale w wyścigu o Euromandat przegrał z Maciejem Wąsikiem. Ten wprawdzie zdobył poparcie o około 3000 głosów niższe od Frankowskiego, ale europejska metodologia dzielenia mandatów okazała się nieubłagana. Znaczący, ale nieefektywny wynik przekraczający 78 tysięcy wskazań uzyskał Adam Andruszkiewicz, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Z łatwością pokonał Karola Karskiego, uzyskując ponad dwukrotnie więcej głosów. Zaskoczeniem jest wynik konfederacji, która wprawdzie mandatu nie zdobyła w północno-wschodniej Polsce, ale w obramie województwa podlaskiego naliczyła niemal 48,5 tysiąca zwolenników, uzyskując ponad 14,5% poparcie. W skali kraju poparcie dla konfederatów przełożyło się na aż 6 mandatów. Spektakularna porażka dotknęła trzecią drogę. W Podlaskiem cała jej lista uzyskała raptem 31 801 głosów, a w sąsiednim warmińsko-mazurskim niecała 22 300. Po sumowaniu daje to dużo mniej niż połowa wyniku samego Jacka Protasa. W skali kraju trzecia droga uzyskała poniżej 7% głosów. Ostatnim komitetem, który chciał dobrać się do europejskiego tortu, ale liczyć może tylko na jego okruszki, jest Lewica. Przekroczyła wprawdzie próg wyborczy, ale w brukselskich ławach zasiądzie zaledwie trójka jej przedstawicieli. Tyle samo mandatów, czyli też okruszki należą do wspomnianej już trzeciej drogi.